Trudna sytuacja materialna może dotknąć każdego z nas. To często stan, z którym ciężko poradzić sobie na własną rękę. Właśnie wtedy ruszają z pomocą ludzie o wielkim sercu, tacy jak wolontariusze ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Akcji, do udziału w której zachęcali młodzi aktywiści zgromadzeni w sobotni poranek na prudnickim rynku. Mieszkańcy miasta otrzymali słodki upominek wraz z instrukcją, jak można zostać darczyńcą Szlachetnej Paczki. Jestem wolontariuszem Szlachetnej Paczki. Zapraszamy dzisiaj ludzi do udziału w Szlachetnej Paczce. Tutaj jest adres strony. Łatwo znaleźć nas na internecie, wpisując Szlachetna Paczka. To jest akcja, która trwa w Polsce już od 15 lat. Pomagamy ludziom, którzy są w potrzebie, są ubodzy, nie potrafią przebić się do szerszej publiczności i przedstawić swoje problemy. My do nich trafiamy, my określamy, czy ci ludzie potrzebują pomocy, jakiej pomocy potrzebują i tej pomocy staramy się udzielić. Jesteśmy pośrednikiem pomiędzy tymi ludźmi, a ludźmi, którzy mogą pomóc, czyli darczyńcami, ludźmi, którzy codziennie chodzą ulicami i niekoniecznie widzą, że obok nich mieszkają ludzie, którzy są naprawdę w wielkiej potrzebie. Teraz promujemy Szlachetną Paczkę, bo już za tydzień 21 rusza otwarcie bazy i my poszukujemy przede wszystkim darczyńców. Już mamy całą ekipę, jeśli chodzi u nas o Prudnik, ale jeżeli ktoś chce zostać wolontariuszem, to jak najbardziej można wejść na stronę internetową Szlachetnej Paczki, zostać wolontariuszem i jak najbardziej można jeszcze się dołączyć do naszej drużyny. Jest w sumie jeszcze wiele rejonów w województwie opolskim, którzy potrzebują tych wolontariuszy, bo tak naprawdę za każdym wolontariuszem kryją się trzy różne historie rodzin, więc jak najbardziej zapraszamy do tego. Dzisiaj przede wszystkim ruszamy w teren, żeby zaprosić ludzi do tego, aby zostali darczyńcą, aby chcieli obdarować ludzi biednych. To jest teren, przede wszystkim tutaj na terenie Prudnika. No my chcemy też przede wszystkim zmienić naszą lokalną społeczność, tak? Chcemy im pokazać, że warto pomagać. Wszelkie informacje dotyczące terminów i form pomocy znaleźć można na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl.